Głos nadziei na każdy dzień. Piotr ucieka z więzienia. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. Dzieje Apostolskie, rozdział 12, wersety od 12 do 15. Król Herod polecił stracić Jakuba, brata Jana, a następną ofiarą miał być Piotr. Apostoł został umieszczony w więzieniu i był bardzo pilnie strzeżony. Wreszcie nadszedł wieczór poprzedzający zaplanowaną egzekucję. Nazajutrz głos niepokornego apostoła miał zamilknąć na zawsze. Nagle w więziennej celi rozbłysnęło jasne światło. Kajdany opadły z rąk Piotra, a posłaniec Boży wyprowadził go za bramę na wolność. Piotr skierował się do kwatery apostołów, domu matki Jana Marka. Stanął przed furtą i zapukał. Wewnątrz zgromadzeni byli najbliżsi przyjaciele i współpracownicy Piotra, modląc się o ratunek dla niego. Zresztą cały zbór jerozolimski modlił się gorliwie od wielu dni, a ich modlitwy były zapewne najżarliwsze tego wieczoru, który mógł być ostatnim wieczorem ich drogiego kaznodziei i brata. Niewątpliwie wiele godzin upłynęło im na modlitwie. Nagle ich wołania do Boga zostały przerwane. Dziewczyna imieniem Rodę zaczęła wołać: Piotr jest przed bramą, Piotr jest przed bramą. Ktoś rzucił: oszalała. Jednak ona upierała się, że widziała Piotra. Czytamy, że w końcu ujrzeli go i zdumieli się. O co się modlili? O ratunek dla Piotra. Dlaczego więc byli tak sceptyczni, a potem tak zdumieni, kiedy ich modlitwy zostały wysłuchane? Czy my modlimy się tylko dlatego, że należy się modlić o pewne rzeczy, bo inni się modlą? Czy raczej modlimy się, oczekując, że zostaniemy wysłuchani? Być może im więcej oczekujemy, tym więcej otrzymujemy. Głębia naszego doświadczenia modlitwy jest proporcjonalna do naszej ufności pokładanej w Bogu. Choć wiemy, że Bóg nie zawsze uznaje za słuszne dać nam to, o co Go prosimy, to jednak nie powinniśmy się dziwić, kiedy spełnia nasze prośby. Norval F. Peace.